We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Can you hear me? Dzień dobry, czy mnie Państwo słyszą? Tak, słyszymy. Bardzo przepraszam za niewielkie opóźnienie. Musieliśmy skoordynować nasz zespół techniczny z dostępnością prelegentów podczas dzisiejszego panelu, ale bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do moderowania tego panelu. Nazywam się Paul Mitchell i będę gospodarzem tej właśnie sesji. Zrobię krótkie wprowadzenie, a potem poproszę wszystkich panelistów o krótkie przedstawienie się. Przygotowałem też kilka pytań o odpowiedź, na które poproszę naszych panelistów. I mam nadzieję, że na koniec zostanie nam jeszcze trochę czasu, żeby umożliwić interakcję pomiędzy panelistami. A zatem chcę na początek powiedzieć, że transformacja cyfrowa już się toczy właściwie wszędzie na świecie i każdy sektor naszego społeczeństwa na pewno pozostaje pod wpływem tej konieczności cyfryzacji. I mamy oczywiście ogromny potencjał, który wiąże się z cyfryzacją, ale jednocześnie musimy budować świadomość, musimy budować nowe zdolności w obszarze cyfryzacji i transformacji cyfrowej i musimy wspólnie odnieść się do istotnych wyzwań, które stoją na drodze do zbudowania przestrzeni otwartej, inkluzywnej. Dzisiaj mam nadzieję, że nasi paneliści opowiedzą co nieco na temat społecznej odpowiedzialności firm w kontekście tej cyfrowej transformacji i że odniosą się do najważniejszych wyzwań, które w tej chwili stoją przed całym światem. Zacznę może od takiej podstawowej definicji, która mówi o tym, że społeczna odpowiedzialność firm, czyli CSR, ma na celu promowanie zrównoważonego zarządzania technologiami cyfrowymi, również stawia w centrum poszanowanie praw człowieka, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co CSR, co społeczna odpowiedzialność firm oznacza dla każdego z naszych panelistów, jakie wyzwania pojawiają się przed nami w tym kontekście, a jakie szanse wiążą się z transformacją cyfrową? Czy jest to możliwe, żeby uregulować technologie cyfrowe bez spowolnienia ich rozwoju i bez hamowania innowacji? A jeżeli jest to możliwe, to w jaki sposób te regulacje powinny być wprowadzane? Chciałbym poprosić, aby każdy panelista wypowiedział się przez 3 minuty, tak żebyśmy umożliwili wszystkim możliwość zabrania głosu. A na koniec poproszę panelistów o takie swobodne komentarze podsumowujące nasz panel. A zatem na początek poproszę, aby wszyscy paneliści się nam przedstawili. Dzień dobry, Paul. Ja jestem przedstawicielem Europejskiej Unii Nadawczej. Reprezentujemy bardzo wiele platform nadawczych w sumie w 57 państwach. I ja osobiście mam doświadczenie pracy w ramach przedsiębiorstw medialnych, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Jan. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Nazywam się Jan
Kleisen. Jestem dyrektorem Dyrekcji do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Działań Przeciwko Przestępczości w Radzie Europy. A więc jest to organizacja, która zrzesza 47 państw europejskich plus 5 państw o statusie obserwatora. A moje obowiązki obejmują zarządzanie internetem, ochronę danych, nadzór nad sztuczną inteligencją, jak również cyberprzestępczość. To jest zaledwie kilka z tych zagadnień, którymi się zajmuję. Bardzo dziękuję. I teraz mam jeszcze na swoim ekranie kilka nazwisk, ale nie jestem pewien, czy nasi paneliści są z nami online lub stacjonarnie. Jeżeli tak, to bardzo proszę, aby Państwo się odezwali. Dzień dobry. Lucio Adrian Ruiz. Jestem sekretarzem do spraw komunikacji Stolicy Apostolskiej. Zajmuję się komunikacją Ojca Świętego z różnymi mediami na całym świecie i przyjechałem z Rzymu. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze jest z nami? Dzień dobry. Mia Baratang, dyrektor generalna organizacji Girl Hype, czyli kobiety, które piszą kod. Nasza organizacja promuje nowe umiejętności cyfrowe. Staramy się usunąć tę przepaść cyfrową, która ciągle jeszcze jest znakiem naszych czasów. Bardzo dziękuję. A zatem przejdę od razu do pytań. Rozpocznijmy naszą dyskusję. Może zaczniemy od Jana. Poprosiłbym, żebyś odpowiedział na pytanie o to, co oznacza dla ciebie społeczna odpowiedzialność firm w przestrzeni cyfrowej, a zatem czym jest CSR w przestrzeni cyfrowej. Bardzo dziękuję, postaram się zmieścić w 3 minutach. Chciałbym podkreślić to, że transformacja cyfrowa może być niesamowitym źródłem potencjału na przyszłość. Może popychać nas w bardzo dobrym kierunku, w kierunku świata, który jest równy, sprawiedliwy, bezpieczny, ale jednocześnie transformacja cyfrowa wiąże się z określonymi zagrożeniami. W ramach naszej organizacji, czyli w ramach Rady Europy, promujemy prawa człowieka i praworządność, jak również demokrację. I jeśli chodzi o ochronę danych, transformacja cyfrowa wiąże się z ogromnymi możliwościami w zakresie poprawy przetwarzania danych, ale również niesie ze sobą zagrożenie manipulacją danych, nadużyciem danych, pogwałceniem prawa do prywatności. Cyberprzestępczość to zagadnienie, nad którym się pochylamy już od 20 lat. Pamiętajmy o różnych formach nadużyć online, w tym również nadużycia wobec dzieci, pornografia dziecięca i inne formy nadużyć, takie jak na przykład rekrutowanie dzieci do nielegalnej działalności, fałszowanie preparatów medycznych i tak dalej. My jesteśmy organizacją, która ustanawia prawa, staramy się radzić sobie z tymi wyzwaniami za sprawą przyjmowania wspólnych standardów prawnych i wiążących norm prawnych, jak również traktatów, które przetransponowane do prawa narodowego mają stać na straży bezpieczeństwa użytkowników. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić właśnie podczas dzisiejszego panelu. Potrzebujemy oczywiście współpracy ze strony sektora prywatnego. Społeczna odpowiedzialność firm jest właśnie takim przejawem gotowości sektora prywatnego, aby przyjąć na siebie część odpowiedzialności za
tworzenie takiej przestrzeni, która, w której szanuje się prawa człowieka, praworządność. I myślę, że CSR jest właśnie przejawem takiej gotowości. Te traktaty, o których wspominam, dotyczą również w sposób bezpośredni sektora prywatnego. Mam tutaj na myśli na przykład konwencję na temat nadużyć seksualnych wobec dzieci, a także wiele innych. Chcemy możliwie bardzo zaangażować sektor prywatny i w związku z tym Rada Europy już kilka lat temu ustanowiła partnerstwo, myślę, że było to jakieś 5 lat temu. Jest to partnerstwo, które obejmuje 28 wiodących firm telekomunikacyjnych z całego świata. Bardzo chętnie będziemy jeszcze potem zabierać głos, odnosząc się do bardziej konkretnych już zagadnień. Bardzo dziękuję i może od razu przejdę do Mii Baratang. Poproszę o Pani spojrzenie na te kwestie. Wierzę w to, że cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych koncentrują się na poszanowaniu praw człowieka, ale również na dobrostanie naszej planety. Mówimy o 17 celach zrównoważonego rozwoju, które obejmują eradykację ubóstwa, promocję zdrowia, prawa kobiet, łagodzenie zmian klimatu i wiele innych. A zatem jest to bardzo dobra podstawa i skarbnica wytycznych na przyszłość. Staramy się przekształcać świat, ale niewystarczająco wiele robimy, aby przekształcać poszczególne osoby, które są przywódcami zmian. Musimy zatem skoncentrować się na budowaniu nowych zdolności po to, żeby móc odnieść się do tych 17 celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Myślę, że osiągając te cele, będziemy mogli zagwarantować dobrostan całej ludzkości. Zrównoważony rozwój i rozwój technologii cyfrowych idzie ze sobą w parze. Natomiast pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu borykamy się z uprzedzeniami na tle rasowym, jak również uprzedzeniami na innym tle. Transformacja, czy może inaczej, zmiana zachowań ludzkich stanowi nasz najważniejszy cel. I zmiana zachowań ludzkich powinna być w centrum podejmowanych przez nas wysiłków. Ja pochodzę z Afryki. Jest to kontynent, który jest naprawdę głodny nowych technologii, głodny inkluzywnych rozwiązań. I często mówimy o takich firmach, które w tej chwili są większe niż całe państwa, o firmach, które mają większe budżety niż budżet całego państwa afrykańskiego. Dlatego domagamy się tego, aby nowe technologie i duże przedsiębiorstwa zadbały o to, żebyśmy wszyscy mogli funkcjonować w sposób bezpieczny, ponieważ w tej chwili ludzie boją się utraty pracy, boją się tego, co stanie się z nimi w przyszłości, a technologia nie powinna być źródłem obaw i lęków. Technologia powinna tworzyć nowe szanse, nowe możliwości i powinna zmieniać na lepsze ludzkie życie. Jako czarna kobieta, najważniejszym elementem mojego programu jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, jest przerzucanie pomostów pomiędzy tymi
lukami, które w dalszym ciągu istnieją na świecie. I osobiście uważam, że moim najważniejszym zadaniem w tej chwili jest negocjowanie z dużymi firmami technologicznymi i mówienie o tym, że my również jesteśmy ich partnerami, że jesteśmy jako klienci partnerami, którzy powinni współuczestniczyć w procesach przyjmowanych przez te ogromne przedsiębiorstwa. Jeżeli nie zostaniemy włączeni w ten proces, nie będziemy również częścią łańcucha zakupów. Pamiętajmy, że żyjemy w takim świecie, w którym coraz to częściej mówi się o sprawiedliwości. Ludzie często biorą w swoje ręce sprawiedliwość i jawna niesprawiedliwość w tej chwili już nie będzie tolerowana. Również młodzież ma coraz to wyższe standardy i coraz to chętniej rozlicza decydentów z ich działań. Widzimy, że to się dzieje na całym świecie. Liderzy biznesowi, którzy wywierają ogromny wpływ na nasze życie, również są przedmiotem takich rozliczeń. A zatem musimy wszyscy wspólnie zasiąść przy stole i zdać sobie sprawę z tego, że zarządzanie technologiami cyfrowymi, że taki szczyt jak szczyt cyfrowy ONZ-u, a także inne międzynarodowe ruchy odgrywają ogromną rolę w podejmowaniu decyzji na temat naszej przyszłości. Myślę, że w tej chwili możemy powiedzieć, że technologie naprawdę odgrywają decydujący wpływ na nasze życie. Ale często w ostatnich miesiącach rzadziej mówimy o generowaniu przychodów i o wzroście gospodarczym, a częściej o tym, że musimy podejmować takie decyzje biznesowe, które będą inkluzywne, które będą transparentne i które będą przyczyniały się do dobrostanu wszystkich ludzi. I myślę, że takie właśnie podejście okaże się skuteczne w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Monsignor Ruiz. Dziękuję bardzo. Odpowiedzialność społeczna biznesu to niezwykle ważny temat. Ktoś kiedyś powiedział, że każda akcja prowadzi do proporcjonalnej reakcji. Jest to trzecie prawo Newtona. I tak samo jest w naszym życiu. Każde działanie prowadzi do konsekwencji i te konsekwencje mogą być pozytywne albo negatywne. To właśnie trzeba podkreślać, ponieważ stanowi to podstawę społecznej odpowiedzialności biznesu. I to jest zasada, którą należy stosować we wszystkich kontekstach, we wszystkich warunkach. Należy ją stosować w odniesieniu do jednostek, ale także w odniesieniu do całych społeczeństw. A zatem musimy brać pod uwagę pozytywne oraz negatywne konsekwencje naszych działań. Bez tego nie możemy mówić o rzeczywistym postępie, o rzeczywistym rozwoju. Jeżeli dopuszczamy taką możliwość, że jakaś część ludzkości gdzieś tam zostanie wysiedlona, przemieszczona, że nie będziemy się z nią wystarczająco liczyć, nie dojdziemy donikąd. A pamiętajmy, że do takich konsekwencji też prowadzi wiele zmian, z którymi mamy do czynienia. A zatem musimy brać pod uwagę zarówno możliwości, jak i wyzwania. Możliwości, których jest tak wiele. Te możliwości, które niesie ze sobą era cyfrowa, to możliwości związane z nowymi technologiami, które pojawiają się na rynku. Nie wolno nam zapominać o tym, że przemiany cyfrowe to przemiany, które
prowadzą do wielkiego potencjału. To wszystko piękne marzenie. Tak, to piękne, ale pamiętajmy, że wiążą się z tym także wyzwania. Nie możemy ślepo ufać rozwojowi technologicznemu. Musimy także mieć świadomość negatywnych konsekwencji. Nie możemy zapominać o tych, którzy być może gdzieś po drodze się pogubią, gdzieś być może ktoś o nich zapomni. Pamiętajmy, że możemy osiągnąć bardzo wiele, a więc musimy mieć ambitne marzenia i wielkie sny, ale nie możemy zapominać, że każda decyzja i każde działanie ma pewne konsekwencje. Dzisiaj na świecie jest wiele cierpienia. Widzimy śmierć. Mamy wiele osób na świecie, które nie mają dostępu do edukacji, które cierpią głód, które nie mają dostępu do usług medycznych, które nie żyją w wolnych państwach, których prywatność jest naruszana, które nie są bezpieczne, które nie mają równego dostępu do technologii cyfrowych. A zatem dla mnie w świecie cyfrowym odpowiedzialność społeczna oznacza przyjęcie na siebie odpowiedzialności. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, zarówno konsekwencje pozytywne, jak i negatywne. Te pozytywne chcemy wspierać, negatywnych chcemy unikać. Musimy być odpowiedzialni za wszelkie działania skierowane do jednostek, skierowane także do społeczeństw oraz do świata, który jest naszym wspólnym domem. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście piękna koncepcja ambitnych marzeń, a także bardzo istotne odwołanie do odpowiedzialności. Bardzo dziękuję za te uwagi. Przejdźmy do kolejnego pytania, które popchnie naprzód naszą dyskusję. Czy wydaje się Państwu, że możliwe jest regulowanie technologii cyfrowych bez jednoczesnego spowalniania ich rozwoju, bez hamowania innowacji? Jeżeli tak, co należałoby objąć regulacjami i w jaki sposób to zrobić, aby rozwiązać ewentualne problemy związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu? Zacznijmy być może w tej samej kolejności raz jeszcze. A więc ode mnie, czy dobrze rozumiem? Tak, świetnie. Tak, to jest odpowiedź chyba na pytanie. W branży, w której ja działam, widzimy wiele innowacji. Chyba to jest jedna z najbardziej innowacyjnych branż, przynajmniej tak jest od ostatnich 20 lat, ale oczywiście my reagujemy na te tendencje, na zapotrzebowanie naszych odbiorców, ale pamiętajmy, że działamy także w ramach pewnych regulacji, a zatem regulacje rzeczywiście są wdrażane, jeżeli chodzi o naszą branżę. Myślę, że musimy sobie zdać z tego sprawę i musimy, że nie chcemy za żadne skarby hamować innowacji w sektorze cyfrowym. Regulacje są potrzebne, ale nie mogą być zbyt ograniczające, ponieważ te innowacje mają przełożenie na wielkie korzyści dla naszego społeczeństwa. Te innowacje mają konsekwencje bardzo pozytywne. Musimy mieć tego świadomość. Jest ich naprawdę wiele. Natomiast oczywiście regulacje są potrzebne, ale są to regulacje, które przede wszystkim powinny być nakierowane na przykład na takie podstawowe wartości, jak przejrzystość, a więc tak zwana transparentność, czy lepsze zrozumienie wyborów i decyzji, które są podejmowane przez konkretne na przykład platformy cyfrowe. Jeżeli chodzi o dane, udostępnianie danych,
to tutaj ważne jest to, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, kto na przykład opracowuje algorytm, który przedstawia jakieś tam informacje użytkownikowi, a nie inne. Więc jakie są te procedury decyzyjne, w jaki sposób identyfikować te źródła informacji danych, które są rzeczywiście rzetelne. A zatem myślę, że to jest cały spektrum różnych zagadnień, które należy brać pod uwagę i chyba wiele się już tutaj na tym polu robi. Widzimy także, że toczy się na ten temat debata. Może ta optyka tej debaty troszkę się w ostatnich latach zmienia, a zatem bardziej jest ona nakierunkowana na odpowiedzialność podmiotów działających w sektorze technologii. Widzimy, że bardziej wszyscy skupiają się na przykład na negatywnym wpływie dezinformacji i to chyba jest tutaj ostatnio zdecydowanie bardziej podkreślone. A zatem ta optyka, jak już powiedziałem, się troszkę zmienia i też widzimy to na poziomie europejskim, jeżeli chodzi na przykład o ustawę o usługach cyfrowych, jeżeli chodzi o ustawę o marketingu cyfrowym. Widzimy, że tak to się właśnie przedstawia na poziomie europejskim, ale także na poziomie organizacyjnym, więc na poziomie poszczególnych podmiotów. I właśnie organizacje starają się współpracować. Taka współpraca toczy się także pomiędzy największymi spółkami technologicznymi. Jeżeli chodzi o właśnie ewentualne regulacje, jak te regulacje powinny wyglądać, czy powinny one mieć charakter dobrowolny, czy tak nie, tak aby zapewnić, że opinia publiczna będzie chroniona, także że będzie miała dostęp do godnych zaufania źródeł informacji, a zarazem, że będzie chroniona przed negatywnymi konsekwencjami pewnych innowacji związanych z technologiami, które pojawiają się na rynku. A zatem myślę, że jest świadomość tego, że pewna doza regulacji jest potrzebna i staramy się chyba w tej chwili doprecyzować szczegóły, odpowiedzieć sobie na pytanie tak naprawdę, jakie regulacje są potrzebne, ale nie sądzę, że regulacje mają hamować innowacje. Wcale tak nie musi być. Wystarczy, że te regulacje będą prawidłowo kształtowane i wtedy nie możemy się obawiać, nie musimy obawiać się tego, że spowoduje to hamowanie innowacji. Niestety nie słyszę. Paul, nie słyszę cię. Bardzo przepraszam, mam problemy z mikrofonem. Dziękuję bardzo za ten wkład w naszą dyskusję. I teraz zwracam się do Mia. Czy mogłabyś odnieść się do kwestii regulacji? Zgadzam się z moim przedmówcą. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby zdławić innowacje. Nie możemy zdławić kreatywności. Myślę, że regulacje są potrzebne ze względów etycznych oczywiście. Technologia pozwala nam rozwiązywać palące problemy ludzkości. Te problemy można rozwiązywać dzięki kreatywności, dzięki innowacyjności, dzięki możliwości na przykład weryfikacji i testowania różnych rozwiązań, różnych algorytmów. Natomiast musimy sprawić, że nasze rządy, organy administracyjne, administracji publicznej zapewnią nam architekturę i infrastrukturę pozwalającą na odpowiedni dostęp do danych, tak abyśmy mogli prowadzić odpowiednie badania, testować nowe technologie, ale przy tym zapewnić ludziom dostęp do internetu, tak aby mogli oni korzystać z tych technologii na wczesnym etapie. W tej chwili mamy pewne narzędzia, ale nie są one wykorzystywane odpowiednio wcześnie. Technologie pozwalają nam na przykład żyć dłużej. Mamy w tej chwili do czynienia z pandemią koronawirusa i tutaj toczą się bardzo szeroko zakrojone badania i wynika z nich, że jeżeli regulacje są nadmierne, no to gdzieś tam zatracamy sens tego, co tak naprawdę robimy i sens i znaczenie tych wszystkich technologii, które są wdrażane. Na czym polega obecnie wyzwanie? Wyzwanie jest takie,
że mamy niestety na świecie wielkie rozbieżności, wielki rozdźwięk pomiędzy tymi, którzy są bogaci, a tymi, którzy są biedni. I mamy z jednej strony na przykład państwa bogate, z drugiej państwa bardzo biedne, ale być może to jest kwestia, której nie uda się rozwiązać o tyle regulacjami, co na przykład odpowiednimi interwencjami, podejmowaniem konkretnych działań, dzięki którym będziemy mogli tę sytuację naprawić. Te działania oczywiście muszą mieć swoje oparcie w odpowiednich badaniach prowadzonych na różnych poziomach, tak aby dążyć do zwiększenia jakości życia każdego z nas. Oczywiście etyka jest niezwykle ważna. Cała społeczność światowa powinna mieć tutaj spójne standardy, jeżeli chodzi o kwestie etyczne. Natomiast pragnę podkreślić to, że oczywiście spółki, podmioty tworzące technologie robią to, co mają robić, robią czy osiągają swoje cele, ale my musimy także w jakiś sposób tutaj wyważyć te kwestie. A więc oczywiście regulacje są potrzebne, regulacje zmieniają się z czasem, tak aby te nasze standardy i normy były spójne z otaczającą nas rzeczywistością, bo technologia i życie ludzkie są ze sobą nierozerwalnie związane już w tej chwili. Musimy sprawić, aby technologia przyczyniała się do poprawy dobrostanu ludzkości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym odwołać się do kwestii samoregulacji. To jest często takie hasło, które pojawia się jako alternatywa do samej regulacji. Jeżeli chodzi o sferę nowych technologii, to właśnie ta samoregulacja może być dodatkowym, uzupełniającym narzędziem, ale sama w sobie nie wystarczy. Podam na przykład przykład tego obecnego kryzysu, a więc pandemii koronawirusa, ponieważ spotykamy się tutaj online. Z jednej strony oczywiście jest to możliwe dzięki technologii, tak, a więc to jest coś pozytywnego, ale pokazuje też pewne ograniczenia, które są związane z tą sytuacją. Oczywistym jest, że sztuczna inteligencja ma wiele pozytywnych konsekwencji, na przykład przyspiesza opracowywanie szczepionek i myślę, że na przykład procesy uczenia się maszynowego, a także możliwości szybkiej analizy danych przyspieszają ten proces i dzięki temu między innymi udało się tak szybko wprowadzić i udostępnić na rynku nowe szczepionki. Stało się to o wiele szybciej niż mogłoby się to było stać choćby 10 lat temu. Zarazem, jeżeli chodzi o pandemię, to oczywiście tutaj sztuczna inteligencja cały czas jeszcze odgrywa pewną rolę, jeżeli chodzi o polaryzację naszych społeczeństw, ponieważ na przykład pewne informacje są podawane w jakiś konkretny sposób na platformach społecznościowych. Są pewne algorytmy, które prowadzą na przykład do tworzenia się takich baniek informacyjnych, w których jesteśmy gdzieś tam zamknięci, a więc powinniśmy starać się dążyć do jakiejś takiej bardziej demokratycznej debaty z zaangażowaniem różnych interesariuszy, ale pytanie jest o relacje pomiędzy regulacjami a innowacjami. Myślę, że to są dwa elementy, które się wzajemnie ze sobą zazębiają. Jeszcze raz wróćmy tutaj do przemysłu farmakologicznego. Jest to chyba jeden z tych obszarów, w których istnieją najbardziej rygorystyczne regulacje na świecie. Ale ponownie odwołam się do szczepionek. Szczepionki pokazały, jak bardzo innowacyjny jest to sektor. I tutaj widzimy, że ścisłe, rygorystyczne regulacje nie zdławiły innowacji, a wręcz doprowadziły do innowacji, które są bardzo korzystne i pozwoliły nam uporać się z tym trudnym problemem. A więc samoregulacja i standardy etyczne mogą być bardzo ważne i przydatne, mogą być takim swoistym źródłem inspiracji, ale nie nadają żadnych praw użytkownikom, nie nadają także, czy nie rodzą żadnych zobowiązań prawnych wobec spółek. A bardzo często także nie rozwiązują problemu, jeżeli coś zaczyna iść nie po naszej myśli. A zatem regulacje
są ważne. Warto przy tworzeniu regulacji także zapewnić współpracę pomiędzy między innymi rządami a przedstawicielami branży, tak jak na przykład w sektorze farmaceutycznym. A zatem to może poprawić jakość tego procesu, ale nie stanowi gwarancji jakości czy gwarancji znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Ale co jest jeszcze ważne, to to, że regulacje zapewniają równe warunki dla wszystkich uczestników rynku. W przypadku samoregulacji niektóre organizacje mogą na przykład podchodzić do pewnych rzeczy bardziej rygorystycznie niż inne. Odgórne regulacje zapewniają, że te warunki są dokładnie sprawiedliwe i jednakowe dla wszystkich, szczególnie jeżeli mamy tutaj do czynienia z regulacjami międzynarodowymi. Właśnie tworzony jest taki bardzo sprawiedliwy system, który pozwala wszystkim podmiotom funkcjonować na tych samych zasadach. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj Rada Europy niedawno zakończyła pracę nad chyba pierwszym światowym traktatem dotyczącym sztucznej inteligencji. Negocjacje na temat tego dokumentu rozpoczną się na początku przyszłego roku. Prowadzone są w tej chwili jeszcze ostatnie prace i w te prace zaangażowane są państwa członkowskie, ale także przedstawiciele branży oraz społeczeństwa obywatelskiego. A zatem widzimy tutaj podejście wielostronne, tak samo jak właśnie podczas dyskusji na forum IGF. A zatem mam nadzieję, że ten proces będzie przejrzysty, doprowadzi do rzetelnych rozwiązań i użytkownicy będą traktowani jako nie przedmioty, ale jako podmioty, którym przysługują konkretne prawa w tym procesie. Bardzo dziękuję. To jest świetne wprowadzenie do kolejnego etapu naszej dyskusji na temat relacji pomiędzy rozwojem biznesowym, na temat tego, jak przedsiębiorstwa mogą podejmować decyzje dotyczące samoregulacji i jak możemy proponować różne standardy etyczne, które byłyby spójne na poziomie globalnym. W tej chwili wiemy, że w ekosystemie, w którym funkcjonujemy, obserwujemy bardzo wiele różnic, a więc byłbym otwarty na głosy ze strony pozostałych panelistów. Ja może krótko chciałbym skomentować. Chciałbym wrócić do czegoś, co wcześniej powiedziała Mia. Mianowicie była mowa o tym, że przedsiębiorstwa zaczynają zdawać sobie w tej chwili sprawę z korzyści płynących z wdrażania takich polityk, które możemy określić jako społeczna odpowiedzialność firm. Wiemy o tym, że to są takie polityki, które przede wszystkim są spójne z naszymi wartościami. Wiemy, że są coraz to ważniejsze dla młodych użytkowników i zgadzam się z tym, co powiedziała Mia, mianowicie, że branża medialna w dalszym ciągu jeszcze zbyt mocno koncentruje się na białych użytkownikach płci męskiej. Ale myślę, że coraz to większa jest świadomość tego, że musimy w inny sposób podejmować decyzje biznesowe. I ważne będzie to, w jaki sposób przedsiębiorstwa zaczną podejmować decyzje dotyczące właśnie samoregulacji, czy w ogóle będą takie decyzje podejmować, czy nie. I tutaj całkowicie się zgadzam z Janem. Mianowicie samoregulacje mają określoną rolę do odegrania w określonych obszarach działalności medialnej. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że w przedsiębiorstwach technologicznych samoregulacje nie są wystarczające, po prostu nie sprawdzają się. Uczestniczyłem w grupie eksperckiej, która zajmowała się dezinformacją i musimy zdać sobie sprawę z tego, że większe organizacje muszą być zmuszone poprzez regulacje odgórne do tego, aby podpisać się pod tymi samymi celami. A zatem myślę, że są takie obszary, w których bardzo ważne jest wspólne porozumienie.
wspólne porozumienie w zakresie osiągania celów zrównoważonego rozwoju, w zakresie promowania różnorodności, w zakresie regulowania przestrzeni cyfrowej w sposób możliwie jak najbardziej praktyczny i skuteczny. Bardzo dziękuję. Monsignor Ruiz, czy pan chciałby skomentować to, o czym rozmawiamy? Tak, chciałbym może odnieść się jeszcze do tego, co zostało wcześniej powiedziane na temat wprowadzania regulacji. Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zarówno promowali, jak i regulowali usługi w przestrzeni cyfrowej. Jedno drugiemu nie zaprzecza, a więc zarówno promocja, jak i regulacja jest konieczna, żeby właściwie wytyczyć kierunek rozwoju w przyszłości. Wydaje mi się, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kontrola nad czymś, co mogłoby stoczyć się na manowce, jest ważna, jest korzystna dla wszystkich. I moim zdaniem to właśnie jest celem regulacji usług cyfrowych. Regulacja, która jest skuteczna, promuje działania, które biegną we właściwym kierunku. Pozwala nam się rozwijać. Pozwala nam się rozwijać w sposób bardziej sprawiedliwy, który uwzględnia potrzeby wszystkich ludzi na świecie. A musimy upewnić się, że wszyscy mają podobny dostęp do technologii, ponieważ w dalszym ciągu wiele osób na świecie pozostaje bez tego dostępu i ich potrzeby nie zostają zaspokojone. Dla mnie to jest bardzo ważny argument, żebyśmy wiedzieli, że regulacja nie stoi na drodze rozwoju. Musimy jednak działać wspólnie, bo tylko w ten sposób możemy rzeczywiście rozwijać się jako społeczeństwo i możemy ukształtować taką przestrzeń, która będzie lepsza i bardziej sprawiedliwa dla wszystkich. Nie słyszymy cię, Paul. Zastanawiam się, czy mają państwo jakieś przemyślenia na temat roli standaryzacji? To takie otwarte pytanie do wszystkich. Ale nikt się nie zgłasza. W takim razie powiem inaczej. Rozmawialiśmy o tym, jak definiować społeczną odpowiedzialność firm w przestrzeni cyfrowej. Mówiliśmy o samoregulacji i o bardziej formalnych regulacjach wprowadzanych odgórnie. Mówiliśmy o tym, że te dwa rodzaje regulacji pewnie potrzebne są jednocześnie i zastanawiam się, czy zechcieliby się państwo odnieść właśnie do tych dwóch typów regulacji, czyli do samoregulacji i do takich odgórnie narzucanych firmom regulacji. Ja chętnie odpowiem na to pytanie. Jeśli chodzi o państwa członkowskie Rady Europy, to powiedziałbym, że tutaj kluczowe jest to, w jaki sposób technologia bezpośrednio wpływa na podstawowe prawa człowieka albo na praworządność czy demokrację. Może podam przykład. Takim przykładem mogą być mechanizmy sztucznej inteligencji. Mianowicie, kiedy rząd państwa korzysta ze sztucznej inteligencji, czyli na przykład służby egzekwujące prawo wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji, żeby identyfikować przestępców. To jest jeden z takich przykładów. To tutaj widzimy
naprawdę bardzo wyraźną potrzebę, żeby wyjść poza samoregulację. Tutaj w tej przestrzeni musimy mieć odgórne regulacje. Natomiast mamy bardzo wiele innych form korzystania ze sztucznej inteligencji, na przykład w branży muzycznej. I być może w tej przestrzeni samoregulacje są wystarczające. Może tutaj odgórne regulacje nakładane przez państwo nie są potrzebne, chociaż pewnie to również jest kontrowersyjne. Ale na pewno bardzo ważne jest to, jaki jest cel wykorzystania nowych technologii, technologii cyfrowych, zwłaszcza w jaki sposób te technologie wykorzystują rządy państwowe, ale również w tym obszarze, w którym prywatne spółki wykorzystują technologie cyfrowe, które mogą mieć istotny wpływ na prawa obywateli. Bardzo ważne są takie uregulowania, które będą miały charakter bardziej formalny. Ja to tak postrzegam. Tutaj widzę, że przebiega granica. W niektórych obszarach samoregulacje mogą być źródłem inspiracji, ale nie będą wystarczające jako forma ochrony. Po prostu nie oferują wystarczającej ochrony obywatelom. Bardzo dziękuję. Mamy dosłownie kilka minut jeszcze na koniec i myślę, że to jest taka dobra szansa, żeby państwo opowiedzieli o tym, czym będą się zajmować w najbliższym czasie, jakie są państwa plany. Może to jest taki czas na to, żeby się podzielić państwa zobowiązaniami na najbliższą przyszłość. Na początek Mia. Spoglądam na te nowe technologie, które się pojawiają w tej chwili na horyzoncie i które wiążą się ze zdrowiem publicznym. Większość kobiet jest użytkownikami technologii cyfrowych, a nie twórcami technologii cyfrowych. I tutaj wydaje mi się, że kobiety, również młode osoby są tak zainteresowane nowymi technologiami, że nie zawsze rozważają, jakie są skutki technologii, o których się nie mówi tak w sposób otwarty. A więc my będziemy się starali przyglądać temu, jakie są skutki płynące z zaawansowanych technologii w kontekście promowania zdrowia kobiet przede wszystkim, również zdrowia emocjonalnego, a także zdrowia emocjonalnego młodych ludzi. Chciałabym upewnić się, że promowane są prawa kobiet, że wystarczająco dużo inwestycji idzie właśnie w kierunku promowania praw kobiet, ponieważ wierzę, że twórcy nowych technologii nie w sposób świadomy podchodzą w sposób dyskryminujący. Prawdopodobnie nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że tworząc nowe technologie mogą dyskryminować kobiety. I my chcielibyśmy właśnie te problemy naświetlać, tak żeby historia się znowu nie powtórzyła. Żeby to nie było tak, że znowu te same grupy społeczne są wykluczone. Monsignor Ruiz. Dużym wyzwaniem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, w jaki sposób promować inkluzywne i różnorodne technologie. Uważam, że kluczem do sukcesu jest edukacja, a wyzwaniem jest osobista odpowiedzialność, która stanowi jednocześnie podwaliny odpowiedzialności społecznej, ponieważ promując wolność, musimy zdać sobie sprawę z tego, jakie korzyści płyną z kultury cyfrowej, które są fantastyczne, ale jednocześnie musimy podkreślać wartości etyczne, wartość istoty ludzkiej, transparentność. Musimy domagać się tej transparentności, żebyśmy wiedzieli, jakie są nasze prawa.
I jeśli chodzi o nasze zobowiązania, to chciałbym tutaj wspomnieć o trzech elementach. Po pierwsze, staramy się coraz to lepiej zrozumieć to, czym tak naprawdę jest inkluzywna i różnorodna innowacja, jaka jest rola pojawiających się nowych technologii. Chcemy to lepiej zrozumieć, żeby móc tymi technologiami dzielić się z ludźmi na całym świecie. Drugi element to szkolenie w zakresie zastosowania technologii cyfrowych, tak żebyśmy mogli stosować cyfrowe technologie w służbie godności istoty ludzkiej. A trzeci element, o którym chciałbym wspomnieć, to konieczność pracy zespołowej, tak żebyśmy wypracowali możliwie najbardziej etyczną ścieżkę rozwoju cyfrowego. Bardzo dziękuję. Noel, ja również chciałbym wspomnieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, chcemy ciągle inwestować w innowacje, w innowacyjne rozwiązania. Nasz Departament do Spraw Technologii i Innowacji w tej chwili zajmuje się wdrażaniem bardzo wielu innowacyjnych usług cyfrowych. Pracujemy nad wykrywaniem na przykład fake newsów, wykorzystujemy mechanizmy sztucznej inteligencji i tak dalej. Na pewno będziemy zatem inwestować w innowacyjne rozwiązania. Po drugie, chcemy również zobowiązać się na rzecz tworzenia wiarygodnych źródeł informacji. Chcemy promować sprawdzanie faktów w pracy dziennikarskiej. Chcemy promować standardy pracy dziennikarskiej, bo wiemy o tym, że bardzo często w tej chwili brakuje zaufania do dziennikarzy. Chcemy promować takie zaufane inicjatywy medialne i projekty dziennikarskie we współpracy z dziennikarzami BBC. I wreszcie będziemy chcieli również promować i lobbować na rzecz zmian regulacyjnych, tak żebyśmy w sposób właściwy zarządzali internetem i środowiskiem cyfrowym. Na pewno będziemy lobbować w tym kierunku w Brukseli, na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym. Dla nas to byłyby pewnie najważniejsze trzy kwestie, nad którymi się będziemy pochylać w nadchodzących dniach. Bardzo dziękuję. I Jan, jeszcze ty na koniec. Bardzo dziękuję. My, tak jak wcześniej już wspomniałem, będziemy rozpoczynać negocjacje nad nowymi ramami prawnymi. Mamy nadzieję, że pojawi się pierwszy traktat dotyczący sztucznej inteligencji. Będziemy na pewno jako Rada Europy promować poszanowanie praw człowieka, demokrację, rządy prawa. I również rozpoczęliśmy pracę nad bardziej już konkretnymi standardami prawnymi i zastosowaniem sztucznej inteligencji. Tutaj mam na myśli na przykład autonomiczne samochody. Będziemy pracować nad standardami prawnymi w tym zakresie, a także nad wpływem technologii cyfrowych na swobodę wypowiedzi, mówiąc tak bardzo ogólnie. To są nasze plany na najbliższą przyszłość. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję wszystkim panelistom za udział w tej sesji. Udało nam się skończyć na czas i życzę wszystkim bardzo owocnego udziału w forum IGF. Dziękuję.